Drużyna STS Wól Marsubice rozpoczęła kolejny sezon tenisa stołowego. Jak radzą sobie w nowym sezonie i jakie mają plany, zapytaliśmy prezesa drużyny Mieczysława Marciniaka. Jeśli chodzi o mecz z zespołem Raszówki, który nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach ponad 20 lat i grają tam zawodnicy, którzy zdobywali tytuł mistrzów Polski, to trzeba przyznać, że dosyć gładko nam poszedł ten mecz. Wygraliśmy go w stosunku 8-2. Ale trzeba przyznać, że też dlatego, że w tym roku się wzmocniliśmy. Wzmocniliśmy zespół, jeśli chodzi o drugą, jak i trzecią ligę. W sumie kalendarz już na wszystkie mecze jest robiony. Można go dokładnie sobie podglądać na stronie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Z tego względu, że ostatnio sami doskonale Państwo wiecie, że była powódź w Słubicach i niektóre mecze po prostu zmuszeni byliśmy przełożyć. Inne zespoły mają inne problemy i te terminy wszystkie są ruchome, ale najbliższe spotkanie tutaj, tak powiem, ciekawie się zapowiadające, zostanie rozegrane w przyszłą niedzielę w sali, przed którą stoimy, czyli w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach, w rozgrywkach trzeciej ligi tym razem, gdzie podejmiemy zespół z Kłodawy, który aspiruje o wygranie w tym sezonu tej ligi. My przed sezonem już żeśmy się wzmocnili i w zgodnej opinii chyba wszystkich pozostałych klubów i prezesów jesteśmy uważani za jednego z faworytów tej drugiej ligi, co na pewno dla nas nie jest takim fajnym aspektem, chociażby odbiło nam się to czkawką, gdzie w ubiegłym tygodniu przegraliśmy niestety u siebie tutaj również silnym zespołem Wołowi Wołów, ale w tym roku trzeba przyznać, że naprawdę jest parę zespołów, które będzie bardzo mocno się biło o tą drugą ligę. Poziom zdecydowanie się podniósł, sezon jest długi. Tabela po pierwszej rundzie będzie dzielona na dwie części, to znaczy pierwsze cztery zespoły po pierwszej rundzie zasadniczej będą rozgrywały mecze o to, kto zdobędzie tytuł w drugiej lidze i ewentualnie później będzie grał w barażu z Grupą Śląską, bo tak to wygląda w przepisach Polskiego Związku Tenisa Stołowego, o awans do pierwszej ligi. Natomiast 8 pozostałych drużyn będzie grało o utrzymanie w tej lidze, bo w tym roku również ostatnie 3 zespoły z tej ligi spadają. Tak więc naprawdę ja nie pamiętam takiego sezonu w ciągu ostatnich lat, żeby był tak wyrównany, no przede wszystkim na takim poziomie. Tutaj grają w tej chwili w tych drużynach naprawdę zawodnicy z pierwszo i nawet ekstraklasowymi historiami, gdzie grali w tamtych rozgrywkach. Wspomnę tylko, że załóżmy w naszej drużynie, oczywiście jak zapewne większość kibiców tenisa stołowego wie, gra Krzysztof Lubin, który ostatnio wygrał Grand Prix Polski i Masters w swojej kategorii 40-49. W piątek również udajemy się na kolejny turniej do Szczabna. No i myślę, że tam też będzie chciał pokazać, że on jest w tej chwili najlepszy w Polsce w tej kategorii wiekowej i przywieźć kolejny puchar do Słubic. Życzymy wielu sukcesów w nowym sezonie.